Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Hearthstone. Tak, ostatnio graliśmy sobie Arenę Magiem, ale muszę wam powiedzieć, że Blizzard znowu dał radę i kiedy grałem kolejny pojedynek, to gra padła. Pewno te wszystkie patche i dziwne rzeczy sprawiły, że gra trochę nie wyrobiła i coś się stało i się zrąbało. Niestety, jako że to była moja tura, więc walka zakończyła się moim niepowodzeniem. No jak wiadomo, to była moja już trzecia porażka na arenie. Plus jest taki, że walczyłem przeciwko magowi, więc pewno tak czy siak bym przegrał, więc nic nie straciłem. Ale minus jest taki, że niestety odcinek się zrąbał. Nagród też jakiś specjalnie nie dostałem. Jeżeli uda mi się jakoś odzyskać tą część nagrania, którą zrobiłem, to gdzieś tutaj wam z boku wstawię, jakie karty dostałem za arenę. A tymczasem lada dzień wchodzi nowy dodatek. Gobliny i gnomy. Mistrzowie niedoróbek. Ich każdy wynalazek usterek ma miliony. I dzisiaj wchodząc do Hearthstone'a dostałem powiadomienie, że mogę zagrać w Gobliny kontra Gnomy podczas prapremiery. Szczerze mówiąc, nie wiem co to oznacza, bo ja ostatnio nie za bardzo miałem czas, żeby w tą grę grać. Ogólnie nie miałem czas, żeby w cokolwiek grać. Stąd też przerwa w nagrywaniu Hearthstone'a. Dlatego też nie za bardzo wiem co to oznacza. Miałem dzisiaj plan, żeby sobie pograć arenę druidem, którego ostatnio wylosowałem, ale chyba najpierw zobaczymy o co chodzi. Co tu się dzieje? Okej. Wygląda to dość dziwnie, wam powiem. No ale dobra. Powiem wam, że sam się nie spodziewałem, że będę dzisiaj nagrywał coś takiego, ale wchodzimy. No dobra, ale... ja nie chcę grać teraz z moją talią. Dobra, zrezygnujemy. Stracę co prawda 150 sztuk złota, ale ja jednak bym chciał zobaczyć, co oznacza ten naładowany elektrycznością znaczek Arena. Tak, oczywiście tutaj zabierzemy sobie szybko nagrody. Za dużo ich nie będzie, zbyt atrakcyjne to one nie będą. Tutaj w ogóle coś się pojawiło. Zwarcie się jakieś robi w grze. Tak, wynalazki goblinów już działają. Ja sobie jeszcze na szybko otworzę tylko te karty. Jak widzimy, dzisiejszy odcinek będzie strasznie zakręcony, bo sam nie wiem, co się będzie działo. Powydawało mi się, że... Dobra, wchodzimy. Zobaczymy, co tam gobliny i gnomy nabroiły. Tak, dostaliśmy darmowe wejście na arenę. Wybierzemy Anduina, gdyż jest to jedna z moich ulubionych talii. I zobaczymy, co teraz. O, zobaczcie. Zadaj 4 punkty wyobrażeń losowemu wrogiemu stronnikowi. Brzmi dość dobrze, dlatego też weźmiemy. Postaram się wziąć jak najwięcej nowych kart, żeby je przetestować. Bo tak jak mówię, jeszcze nie miałem okazji nawet poczytać o nich, bo tak jak mówię, nie miałem za bardzo czasu grać w tą grę ostatnio. No ale teraz to nadrobimy. Dobra, weźmiemy to. Tak, teraz tak, co to jest? Aha, okej, ale bierzemy kapłankę. Tak powiem wam, te karty nowe są dla mnie dużą niespodzianką, dlatego że tak jak mówię, nie za bardzo czytałem, co one wprowadzają i co one tak zmieniają w rozgrywce, dlatego też będzie miło to przetestować dzisiaj razem z wami. Cóż to jest? Brzmi to dość dobrze, dlatego też weźmiemy tą kartę. Tak ja tak patrzę na te karty, właściwie pierwszy raz je teraz na oczy widzę. Więc nie dziwcie się, co to jest? Co to za brzydactwo? Wziąć Mind Control czy nie? A, weźmiemy jeden. Może się przyda. Oprócz tego boski duch. W sumie talia taka średnia. Ciągle te same karty dostaję. Cóż to? Okej. Ale jednak wolę wybrać standardową kartę Słowo Cienia. Tutaj kartę części zamiennej do twojej ręki? Części zamienne. Zaklęcie o koszcie 1... Części zamienne to zaklęcie o koszcie 1 i po mniejszym efekcie. A weźmiemy go! Nie wiem co to ma znaczyć, ale przetestujemy. Kolejna nowa karta. Za każdym razem, gdy jakaś postać zostanie uleczona, zadaje 1 punktów obrażeń losowemu wrogowi. A bierzemy. Brzmi dość interesująco. Mind Control już mamy, drugiego brać nie będziemy. Wezmę sobie powiedzmy szlam. Może mi się przyda. Na początku każdej tury otrzymuję plus 1 do ataku. Furia wichru... I co teraz? Bierzemy to. Weźmiemy jego. Powiem wam, że to będzie o tyle trudna arena dla mnie, że sam nie wiem, jakie nowe karty dokładnie doszły do tej gry. Widziałem tam część z nich, ale nie wszystkie. Więc tutaj będę się musiał wykazać
szybkim reagowaniem na to, co się dzieje na arenie, bo tak jak mówię, może się dziać wszystko i każdy nowy stwór po stronie przeciwnika będzie dla mnie niespodzianką. Dobra, mamy talię taką sobie, nie za dobrą, ale mówię, wybierałem tak na szybko, bo sam się tego nie spodziewałem, że dzisiaj mi przyjdzie talię wybierać. No dobra, gramy. Zobaczymy, jak się skończy ta arena i tak naprawdę ile walk wygramy, o ile jakieś wygramy. No bo tak jak mówię, nie wiem czego się spodziewać, tutaj już kompletnie. No ale tymczasem szukamy przeciwnika na dzisiaj z nadzieją, że nam gry nie wyrąbię. Ale powiem wam, że myślałem, że gobliny kontra gnomy wyjdą 9? Chyba 9, nie jestem pewny. No i tak dopiero je przetestuję w weekend, bo w tygodniu i tak nie mam czasu nagrywać. No ale dobra, Anduin kontra Malfurion. Zobaczymy, czy on także będzie miał jakiś z nowych kart. Dobra, co my tu mamy? Dobra, weźmiemy... Holy nowy wymienimy, bo jest trochę za droga jak na początek walki. O, bardzo dobra ręka początkowa. Póki co wygląda to całkiem nieźle. Zobaczymy, jak sprawdzą się nowe karty. Tak, bokser cienia. Dziwne, że karta, która jest bokserem, jest klasową kartą kapłana. No ale dobra. Dobra, zaczynam standardowo od kapłanki. Mam nadzieję, że przeżyję tą walkę. Byłoby miło. Znaczy, że przeżyję tą turę. Przeżyję tą walkę. Co ja w ogóle mówię? Tak. Przerwa w nagrywaniu daje się we znaki. Już sam nie wiem, co ja mówię. No zobaczymy, co druid zrobi. Jestem ciekaw, jakie druid ma specjalne karty mechaniczne, bo w sumie druid wyznawca natury też raczej tak za mechanicznymi rzeczami nie powinien przepadać, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, goblin trendowaty, a to w sumie na dobrze się składa, będę mógł go zniszczyć, jeszcze dodatkowo sobie kartę dobrać, więc nie mam nic przeciwko. Z tego co widziałem, wojownik ma strasznie silną kartę, nazywa się Iron Juggernaut, nie wiem jak to przetłumaczyli na język polski. Ona sprawia, że gdy ta karta wchodzi do ręki, gdy ta karta wchodzi na pole, wtedy przeciwnik otrzymuje do talii kartę miny. Jak tą kartę wyjmie z talii, to wtedy otrzymuje 10 punktów obrażeń. Dla mnie jest to trochę overpowered. No ale zobaczymy, jak ta karta się będzie sprawdzać w praktyce. Dobra, nasz przeciwnik myśli. Mam nadzieję, że nic mądrego nie wymyśli. Ale czy faktycznie to się zaraz okaże? Dobra, jakiś specjalny pazur użył, nie w kapłankę, a szkoda, bym ją podleczył, bym kolejną kartę dobrał, no ale będę musiał dać radę bez tego. Dobra, przyzwiemy smoka, niech będzie tak, kapłanki przyzwać czy nie? Dobra, przyzwiemy, niech będzie. W trzeciej turze nasz przeciwnik chyba i tak nie użyje żadnego obszarowego zaklęcia, które zniszczy obie kapłanki, więc... Myślę, że się nie powinienem obawiać. Chyba, że jest jakaś specjalna nowa karta, w dodatku gobliny kontra gnomy, o której istnieniu jeszcze nie wiem. W ogóle będę musiał któregoś dnia, jak będę miał chwilę czasu, przysiąść i poczytać o tych nowych kartach. No bo z tego co widziałem, jest ich strasznie dużo, a zawsze warto wiedzieć, co może nas spotkać po stronie przeciwnika. No co tam, druid, wymyślisz? Miłby było, jakbyś jakiegoś stwora wystawił. Jednak nie. No dobra, nie to nie. Czekajcie, przeczytam. Gdy jakaś postać zostanie uleczona, czyli bohater także się powinien liczyć. Zaraz przetestujemy. Czy jak podleczę siebie, to on uderzy mojego przeciwnika? Tak. Okej, fajnie wiedzieć. Dość przydatna karta jak na początek walki. Dobra. I co teraz? Póki co idzie nam całkiem dobrze. Może nawet wygramy tą walkę. Ciekawe, czy jest jakaś nowa plansza w tym dodatku. W sumie w Naxxramas doszła, więc tutaj by mogła. Widać, ma jakiś plan, skoro użył monety. Może spadające gwiazdy użyje, chociaż w sumie to mu nic nie da, bo to odbije tylko za dwa wszystko. Aha, w ten sposób. No dobra. Niech będzie. Jakby tu się go pozbyć? Znaczy mam pewien plan, jak się pozbyć tej karty, aczkolwiek nie wiem, czy opłaca mi się tej karty pozbyć. Co tu zrobić? No człowieku, masz zero many, nic nie możesz zrobić.
No właśnie, i to właśnie o czym mówiłem. Czekajcie, czekajcie, jakby to zrobić? Może wszystko w doch. Kurczę, myślę, 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 co wymyślę? Czekajcie, czekajcie. Uderzę w niego, smokiem. Oprócz tego, co zrobić oprócz tego, mi powiedzcie. Bo mógłbym uderzyć go kapłanką, ale nie wiem, czy mi kapłanki przypadkiem nie szkoda. Dobra, zrobimy tak. Trochę w złej kolejności to zrobiłem, bo powinienem teraz się uleczyć, trudno. Dobra, zrobimy tak. Nie wiem, bo nie wiem, czy to był dobry pomysł, czy nie, ale niech już będzie. Zobaczymy, jak odpowie w następnej turze na nasze zagranie. Jak wystawi dwa słabe stwory, to zawsze możemy użyć szaleństwa cieni, żeby się ich pozbyć, więc... Małych stworów się nie boję. Gorzej będzie, jak wystawi coś dużego, a ja słowa cienia śmierci znowu w talii nie mam. Trochę źle tą ostatnią turę rozegrałem, tak jak się teraz zastanawiam nad tym, ale mam nadzieję, że to nijak nie sprawi, że tą walkę przegramy. Aczkolwiek dwie kapłanki po mojej stronie to jest dość słaba obrona. No ale niech będzie. Gdzie mam uderzyć? Okej, misiek. No dobra. Mamy miśka. Mamy miśka i co teraz? Cóż, kapłanki mi się do niczego póki co nie przydadzą, więc po prostu zrobię w ten sposób. I zobaczymy, co misiek naszego przeciwnika zrobi. Mógłby teraz coś mniejszego wystawić, żebym mógł szaleństwem cieni miśka zabić. Byłoby miło. Coś kombinuje chyba. W sumie ma 6 punktów many, więc... Będzie miał co używać. Ma tutaj, myślę, duży wybór. W sumie masz 6 kart? 7 kart w dłoni. Zastanawiam się. No zastanawia się póki co. Czacza... Jak? Czaczo z. Czaczo... Czaczo z. No dajesz, dajesz. Oj, chyba jednak nasz aligator nie przeżyje tej tury. Czy jednak przeżyje? Aha, w ten sposób. No dobra. Niech będzie. Teraz mu dopiero dała tak. Dziwny pomysł. No ale dobra, jak sobie chce. Co? Zaczyna oglądanie twojej partii? Można teraz podglądać swoich znajomych? Okej. To jest dosyć dziwne. Nie wiedziałem, że to teraz tak działa. Dobra, dobra, co teraz? Mam pewien plan. A zrobimy tak. Plus 2, plus 4. Ktoś do mnie tutaj spamuje, ale to nieważne. Poczekajcie, poczekajcie. Nie spamujcie mi, bo ja się tutaj próbuję zastanowić, żeby coś mądrego wymyślić. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Dobra, myślę, że po prostu użyjemy kolesia z boską tarczą. To będzie najlepszym pomysłem. Dobra. I tyle. Czuję się teraz podglądany. Pełna inwigilacja w tej grze teraz widzę zaszła. No ale dobra. Niech będzie. Ile tutaj w ogóle dziwnych rzeczy podchodziło teraz. To jest masakra jakaś. Dobra, znowu moja tura. Jakoś by się tego golema warto było pozbyć. A myślę, że zrobię to za pomocą świętego ognia i mojego czempiona. Tylko jeszcze w międzyczasie sobie dobiorę kartę. Okej. Spoko, niech będzie. Teraz tak, poczekajcie. Plus 2, plus 4, 4... 5. Okej, mam pewien pomysł. Mam nadzieję, że w następnej turze mi wyjdzie. A jak nie, to trudno. Ale mam pomysł, jak zrobić kapłankę zagłady z jednej z moich kapłanek.
Widzę tutaj bardzo dobry pomysł na zastosowanie wybrańca Velena, boskiej tarczy i wewnętrznego żaru. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, czy nie. Wrota są otwarte. Spoko, niech będą. Otwartych wrót się nie boję, więc nie jest źle. No i co? No co tam jeszcze wystawisz? Aha, w ten sposób. No dobra. Niech ci będzie. O! Miło z jego strony w sumie. Kapłankę mi podleczy. Coraz jakieś zaklęcie. Potępieni czekają na rozkazy. Potępieni czekają na rozkazy. Dobra, podbierzemy sobie jeszcze jedną kartę. Znowu ta karta. A kolejna kapłanka dobije stwora mojego przeciwnika. W ten sposób, dobra. Póki co nieźle. Mamy strasznie dużo buffów w dłoni, które są dość silne. Więc myślę, nie powinienem się obawiać mojego przeciwnika. Jak wystawić coś dużego, zawsze możemy użyć kontroli umysłu. Powiem wam, że te karty nowe z dodatku gobliny kontra gnomy wydają się strasznie silne. Nie wiem, czy faktycznie są. A tak swoją drogą, to wydaje mi się, że ta walka strasznie długo trwa, ale niech będzie. Dobra, kolejny druid szponów. Jego się nie obawiam, zaraz mind kontrola oberwie i tyle z niego będzie. Okej, tańczące miecze, no dobra. Niech mu będzie. Tańczących mieczy też się nie boję. Druida pożyczę. Mój los jest przesądzony. Miecze zamordujemy. Proszę, daj kapłance. Dzięki. Dobra. I dobieramy kolejną kartę. W sumie tak jak dobieram te karty, zaraz mi się skończą w talii. Nie no, w sumie jest jeszcze tak źle. Czekajcie, niech sobie pomyślę. 6, 7, 8. Oj! Ty, pałowredno. Ale będzie zemsta. Czekajcie, niech pomyślę. 2, 8, 10, 12, 14. Mogę mu zadać 16 obrażeń w następnej turze, jak mi dobrze pójdzie. I walka się w ten sposób skończy. Chyba, że mi zaraz z jakimś tauntem wyskoczy, wtedy będzie trochę gorzej, ale miejmy nadzieję, że... Aha, w ten sposób zrobię. No dobra, niech mu będzie. Przynajmniej karty żadnej nie dobra, bo mi uderzył za 3, a nie za 1. No i co? Masz jakiś plan, kolego, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Aha, jeszcze sam siebie uderzył. No dobra. Teraz policzmy, czy mam 14 punktów obrażeń, żeby go zniszczyć. Ten ma 2 życia. Teraz będzie miał 6 życia. Teraz będzie miał 10 życia. 12. 12 ataku trochę mało, więc jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać, zanim go zniszczymy, więc po prostu wystawię jeszcze kilka stworów i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to, co teraz zrobimy. Ma to jak zniszczyć, czy nie? Mam nadzieję, że się nie podda, bo mam tutaj chytry plan na niego, więc byłoby miło, gdyby mi pozwolił go zrealizować. Okej. W drzewo? Widać, mój przeciwnik uznał, że popełni samobójstwo. Dobra, niech mu będzie. No i wygląda na to, że najnowsza karta z dodatku wygra mi walkę. No dobra, proszę bardzo, 1. Proszę bardzo, 2. 3. I 4. I za 16 w ryj. Dobra, pierwszą walkę wygraliśmy, aczkolwiek powiem, że te karty, które doszły, są jak dla mnie dość dziwne. Zwycięstwo po naszej stronie, jak widzimy, mój kolega skomentował moje zwycięstwo bardzo krótkim słowem LOL. Ja też to samo myślę w tym momencie. No dobra, walka z tego, co mi się wydaje, trwała dość długo, więc myślę, że taki first look z dodatku niespodziewany trochę nas dzisiaj spotkał. No dobra, ja sobie jeszcze usiądę, zobaczę sobie, jakie tam karty jeszcze podochodziły i najwyżej nagram coś dla was jeszcze. No, no a teraz to by było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie i sorry za nieogarnięty odcinek, ale sam się nie spodziewałem, że to tak będzie wyglądać. Dlatego dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!